gulasz z karkówki z piekarnika. Karkówka w grubą kostkę i do naczynia żaroodpornego. Tam będziemy ją przyprawiać. Proszę bardzo. Hop, jest. Przyprawy. Przyprawy znajdziecie w opisie. Wszystkie i ilości składników także. Dokładnie wymieszam z przyprawami i zostawiam. Papryka w grubą kostkę. Też, żeby ją było widać w moim gulaszu. Pieczarki. Też grube plastry. Tak 2-3, góra. Cebula w pióra. Już nie tak grubo, drobniej troszeczkę. Czosnek w plasterki. Wrzucę sobie do miseczki z cebulką. Niech leży. Patelnia, masełko, lekko rozgrzane. Cała powierzchnia patelni zakryta karkóweczką. Karkóweczka się smaży z jednej strony. Odwracam na drugą. Jak się już podsmażyła z drugiej strony, lekko solę, jak już mięsko jest zamknięte. Podsmażono jeszcze momencik. Cyk, dogara, do naczynia żaroodpornego. Ja będę mówił, że dogara, jest wygodniej. Masło, papryka. Smażymy tak samo z jednej, z drugiej strony. Lekko sobie polata, zamawiała roller coaster. No to ma. Polatała, dogara. Bach, ta sama patelnia. Masło, pieczarki. Też podsmażamy z obu stron. Chwilę, niedługo. Przemieszam liść laurowy, ziele angielskie już do mojego garka, do naczynia. I czosnek. Wrzuciłem do cebuli, trochę się z nią poplątał, ale wydłubany, wrzucony. Latające pieczarki do gara. Będzie, starczy smażenia. Sio z patelni. Uciekły. Masło, cebula, reszta soli. Cebulę tak lekko ze złoce, też lubi latać, no to sobie polatała. A jak polatała, to do gara. Mieszam teraz wszystko dokładnie, dolewam odrobinę wody, tak 50 ml, góra 100. 175 stopni, przykrywka na 40 minut do pieca. Wyjmuję, sprawdzam, wszystko puściło soczek, zakrywam, 175 stopni, półtorej godziny, aż mięso będzie miękkie. I tak wygląda mój gulasz z karkówki z piekarnika. Pozdrawiam, smacznego.